Wszyscy jesteśmy kibicami, także komentatorzy sportowi. Ale kiedy nam w oczach kręci się łza podczas najbardziej wzruszających sportowych wydarzeń, oni muszą te wydarzenia relacjonować. A wówczas emocje mogą sprawić, że przestają się kontrolować. Puchar Świata w Zakopanem to jego ostatnie zwycięstwo. I ta wielka radość nas, ludzi, którzy go oglądaliśmy, państwo przed ekranami krzycząc, skacząc, ja także krzycząc, skacząc. Czasem także może zdarzyć się tak, że język działa szybciej niż myśli i wtedy padają zdania, które zapamiętujemy na zawsze. Australijka ucieka jak drapieżna barakuda gdzieś tam wokół rafy koralowej. Mają państwo już obraz, więc możemy spokojnie we dwójkę oglądać jeszcze ten mecz. Podniosła swoje olbrzymie ramiona niczym skrzydła jakiegoś holenderskiego wiatraka. Trochę obawialiśmy się, tutaj Kajetan mówił, że zaczęło wiać w plecy, czyli od przodu, bowiem przecież oni płyną tyłem. Numerem trzecim Ridzin Il, numerem ósmym Jin Yong Nam, przed nimi po lewej stronie Anion Kop. Włodek Smolarek krąży jak elektron koło jądra Zbyszka Bońka. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchawki? Ja nie przyspieszył mocno, Robert, właśnie najmniej. Co się stało? Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem, no. Teraz już jest potworny upał. Ja jestem gotów, nie martwcie się. Ja jestem gotowa, nie martw się. Całe szczęście, ale jakbyśmy nawet nie podołali, to mamy, proszę państwa, w studiu takich dwóch, co to słowem wszystko są w stanie oprawić, więc się w ogóle nie martwię. Przemysław Babiarz, dzień dobry. Dzień dobry. Włodzimierz Szaranowicz. Prawie. Tak, prawie, dokładnie. Dariusz Pakowski, dzień dobry panowie. Witam. Dzisiaj chcieliśmy sobie porozmawiać o waszych wpadkach komentatorskich, które są legendarne, ale nie dlatego, żeby was, broń Boże, tutaj wyszydzać czy piętnować, tylko żeby wam uświadomić, gdybyście jeszcze nie mieli tej świadomości, że to są też perełki w waszej pracy. Bo nikt tak jak wy z gracją nie potrafi sobie z nimi poradzić. Panowie, ile prawdy jest w tym, że wy czasami to robicie specjalnie, Przemek? Nie ma w tym w ogóle prawdy. Przynajmniej mnie nigdy nie przychodzi do głowy, żeby pomylić się specjalnie, dlatego że jest w człowieku taka chęć zrobienia czegoś najlepiej, jak tylko się da. Ale to chyba tak jest, że nie sposób się nie pomylić, jak jest takie tempo, prawda? To jest zupełnie inna sprawa. To zupełnie inna sprawa. Ale wszystkie wpadki wynikają właśnie z owego żaru. Z tego, że przestajemy w pewnym momencie kontrolować coś tam. Przypominacie sobie taki najgorętszy moment, Darek? Taki żar, który już tak gorący, że straciłeś kontrolę? Dużo powstało legend na ten temat. Kreacji internetowych, wyszła nawet książka, wpadki komentatorów. Mamy poprzypisywane wpadki z dyscyplin, których na przykład w życiu nie komentowałem, jak ja na przykład lekka atletyka. Może dlatego, że nas z Włodkiem tak często mylą, co jest dość nagminne. To była, wiesz, że to była pięknie wyreżyserowana wpadka ku waszej przyjemności. Znaczy to jest, żebyś pochwalił lepiej, co? Te wpadki takie są przez kibiców dość częste, kiedy idę powiedzieć pani, mówią, o, pan Szaranowicz, albo idzie Włodek, mówi, o, pan Szpakowski. Także już do tego przywykliśmy, może dlatego, że dwaj na esz. Natomiast absolutnie nie jest to zamierzone. Często człowiek po prostu, no wynika to z okoliczności. Ja o swojej słynnej wpadce już wielokrotnie opowiadałem, kiedy przedstawiłem się jako Dariusz Ciszewski. Było to na Wembley. Pojechałem na Wembley po 73 roku, ładnych paręnaście lat później, a to Wembley 73 roku oglądałem jako wtedy młody człowiek i oczywiście no, zawsze miałem w pamięci. Wszedłem na stanowisko komentatorskie, nie miałem połączenia z krajem. To jest oczywiście zawsze nerwowa sytuacja dla komentatora, krzątanie się, ale w końcu w ostatniej chwili się udało połączyć, no i przygotowałem sobie całe wejście. Przed laty Jan Ciszewski 17 lat temu opowiadał i tak dalej, teraz ja po latach pracy na czerwono i w skrócie gdzieś oczywiście w szybkości powiedziałem Dariusz Ciszewski. Koledzy mi powiedzieli o tym wszystkim po zakończeniu transmisji, więc całą noc nie spałem. Myślę sobie, no to pięknie. Wróciłem do Warszawy, usiadłem w Sportowej Niedzieli. Na koniec oczywiście mówię, że byłem na wielu stadionach świata, ale żaden nie robi takiego wrażenia jak Wembley, na którym człowiek zapomina, jak się nazywa. Bardzo przepraszam rodzinę Jana Ciszewskiego i tak dalej, i tak dalej. I po latach jadę do Poznania na mecz Polska-Holandia. Tankuję na stacji benzynowej, wychodzi szef stacji benzynowej i mówi tak, panie Darku, ale pan to pięknie zrobił. Ja mówię, co takiego? Jak pan połączył tego Janka Ciszewskiego z sobą, pan tak to odbywa, to mówię, wie pan, ja po prostu się opowiadam całą historię, żeby już tego nie przedłużać. Nie, niech pan nie opowiada. Ładnie pan to sobie wymyślił. Także nieraz wpadki, zupełnie niezamierzonej, ludzie odbierają to jako przemyślaną rzecz, co tutaj sugerowałem. Ale można początek dobrze sobie zaplanować, jeżeli rozpoczyna się transmisja, to pierwsze zdanie jest już napisane? Są różne szkoły, Przemek potwierdzi. Niektórzy z kolegów
kolegów sobie piszą. Myśmy z Wojtkiem wreszcie w szkole radiowej, więc takich rzeczy nie było. Chociaż też zdarzają się, że uczymy młodych ludzi, żeby nie korzystali z takiego urządzenia, które tutaj prompter. Można było pokazać prompter. I tak to pokaż, proszę, tak jest, niektórzy... pokaż gdzieś tutaj prompter. No tutaj nie ma akurat u was, ale niektórzy sobie piszą na przykład fragment do skomentowania na prompter. I no to tak. Też przerabialiśmy, bo myśmy występowali w czasach, kiedy promptera nie było i trzeba było mówić. A nie czytać. Natomiast jak się czyta, prompter wysiądzie, to wtedy się robi kłopot, prawda? To, co musi być komentator. Kochani, a mogę, to mogę cię, Darek, zapytać o coś samemu. Konkretnego? 18 razy strzelał 9 goli. To tak spontanicznie, czy to miałeś przygotowane ewentualnie? Znaczy, wiesz, no, ja powiedziałem też w ferworze, jak robiłem mecz Anglików, że o Shearze, że chciałem dużo poopowiadać i powiedziałem, że Shira nawet tak zafascynowany był futbolem, że nawet maturę z języka polskiego pisał o futbolu. Czekaj, ale chwileczkę, Tomek, 18 razy strzelał 9 goli, gdzie ty widzisz jakąś sprzeczność? Nie, ja tu widzę bardzo zgrabne, ja tutaj widzę bardzo zgrabne zdanie, które mi się podoba i zastanawiam się, czy przyszło spontanicznie, czy też no, 18 razy strzelał 9 goli, dobrze. Tak. Dobrze, Przemek, ty jesteś z wykształcenia aktorem, tak, ale jak sam powiedziałeś, wolisz mówić swoim tekstem niż tym, który ktoś ci napisał. Raczej tak. Ale czy mimo wszystko w twojej pracy komentatora zdolności aktorskie czasem się przydają? Ale rzeczywiście, dlatego że aktor to przede wszystkim człowiek, który panuje nad głosem, nad zarówno emisją, jak i dykcją. Znaczy panuje. Ma to wyćwiczone, w związku z tym nie musi się o to martwić. Więc ta część uwagi, którą pewnie normalny człowiek bardziej by temu przypisał, to mamy z głowy. Prawda? Tę część warsztatu możemy się na czymś innym skoncentrować. To jest znakomity przykład na to, że można połączyć swoje wykształcenie i predyspozycje z tym, co się wykonuje obecnie, choć nie wszystkim się to udaje, bo Olaf Lubaszenko swego czasu tak dość sceptycznie był nastawiony do komentatorów piłkarskich, aż postanowił sam spróbować. Był to mecz Legii w Warszawie, na szczęście nie był sam na stanowisku komentatorskim. No jak padła bramka, to przestał mówić, ale był komentator na stanowisku, więc go podparł i po meczu spotkaliśmy się, a Olaf mówi tak, wiesz co, lecę szpakiem w pewnym momencie, sobie pomyślałem. Ja mówię, no i co? I dlatego zamilkłeś? No jakoś tak, to nie jest takie proste. Ale człowiek się indukuje. Wiecie, że jest takie zjawisko indukcji? To, że on leciał szpakiem, to jest coś, co miał głęboko w sobie zakodowane. I ja na przykład łapię się czasami, że wspominam na przykład Zdzisława Ambroziaka i że ja niby mam zupełnie inny głos i warunki od Ambroziaka, a jednak zdarzyło mi się parokrotnie, że mówię coś, staram się powiedzieć dobitnie. Zdzisław miał taki głęboki głos. Tam. I że słyszę gdzieś w głowie jego głos i zaczynam się gdzieś upodobniać, prawda? Jest takie mimetyczne zjawisko w człowieku. Coś takiego jest. Pan bardzo często... Tak, Tomek, ty chyba chciałbyś być komentatorem tak, sportowym. Dzisiaj najbardziej. Ale możemy zaraz, Tomek, bardzo proszę, możemy zaraz to spróbujemy zaraz. Chciałam zapytać o tyle i o pływanie, no bo są różne dyscypliny. Na boisku piłki nożnej mnóstwo się dzieje, no, a w basenie to tak... No... Mnóstwo się dzieje. Jeszcze trochę jest schowane pod spodem, więc jest co interpretować. Naprawdę, że rzeczy, które się dzieją pod powierzchnią wody, teraz kamery to już pokazują, czasami są decydujące dla pływania. Weźmy taki nawrót na przykład w stylu grzbietowym. Teraz mamy Radka Kamenskiego, mistrza świata na krótkim basenie. To, co on robi pod wodą, jest ważniejsze od tego, co robi mało nad tego, wodą. Jak trudne do wychwycenia, bo to jest boisko boiskiem. Są te dyscypliny, w których decydują ułamki sekund, prawda? Bo to nie jest tak, że ja jestem przypisany tylko do futbolu. Parę dyscyplin, gdzie właśnie ułamki sekund decydują, szczególnie na przykład sprint kajakowy, gdzie rozgrywa się na 200 metrów. Choćby ostatnia olimpiada w Londynie, prawda? I komentowałem to z Grzegorzem Kotowiczem. I zawsze lepiej jest powiedzieć, że poczekajmy na oficjalne wyniki, niż mówić, że już jest medal, tak, prawda? No i ja mówię, Grzegorz, poczekaj, mówi tak, a mamy medal. Ja mówię, poczekajmy z tym medalem. Mówi, no nie, jak mamy medal, to ja cię chyba ucałuję. No i rzeczywiście ja mówię, mamy medal i Grześ całuję w policzek na antenie. To ja cię zaraz ucałuję za to, że ci przerywam. Przepraszam. Mamy metamorfozy, proszę dziękuję państwa, wam, zobaczmy, panowie, bardzo jak się zmieniła nasza już? Wicka. Już? Ale wrócicie, zaraz, obiecajcie. Mamy tu jeszcze parę rzeczy do powiedzenia. Dziękujemy bardzo.